Na tym ostatnim posiedzeniu faktycznie zajęliśmy się zamrożeniem cen prądu. Coś, co już dawno powinno być zrobione od 1 stycznia. Rząd premiera Morawieckiego tym się niestety nie zajął. Jak Państwo wiecie i co pokazujemy każdego dnia, zajmuje się raczej dużym skokiem na kasę i na stołki. Niestety obserwujemy to. Jeszcze zostało oczywiście 3 dni, więc spodziewamy się, że to się będzie działo do samego końca. Ale ten program, który będzie od 1 stycznia, zamrożenia cen na pół roku, jest bardzo ważny, istotny i nie tylko dla indywidualnych odbiorców, ale również, co dopisaliśmy i taką poprawkę złożyliśmy, dla małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej, dla spółek komunalnych, które mają w swoich zasobach również sale gimnastyczne, hale sportowe, tego nigdy wcześniej nie było. Myśmy to wpisali, bo bardzo wiele petycji i apeli mieliśmy przez ostatnie miesiące, przy tych wcześniejszych tarczach, żeby objąć po prostu, bo ich nie stać, a przecież trzeba ogrzewać te miejsca. Więc to udało się zrobić i tutaj naprawdę ta demokratyczna koalicja stanęła na wysokości zadania. Ale Piotr też powiedział przed momentem o tym, do czego się również zobowiązaliśmy, a więc do budowy uczciwego państwa, a wcześniej oczywiście do rozliczenia tych ostatnich 8 lat. W tej chwili jesteśmy w trakcie, można powiedzieć, już wyboru osób do pierwszej komisji, komisji kopertowej, a więc tej słynnej komisji, słynnych wyborów kopertowych, które tak de facto się nie odbyły, wydano prawie 70 milionów, a premier tak, no i rząd PiS-u zlecił przeprowadzenie tych wyborów w Poczcie Polskiej. I ta sprawa oczywiście, jak w pigułce, pokazuje cały PiS, bo tutaj mamy do czynienia i z łamaniem prawa, i z wyrzuceniem pieniędzy w błoto, i z bezkarnością. Ale też już dwie kolejne komisje za chwilkę będą procedowane. To jest komisja do spraw wyjaśnienia afery podsłuchowej, czyli Pegasus słynny. No i sprawa afery wizowej. To są te trzy, które w tej chwili są procedowane. Myślę, że krok po kroku, ale w najbliższym czasie zostaną również przegłosowane i wybrane zostaną składy. One będą pracowały prawie że równolegle. Chcemy, żeby one dość sprawnie, szybko, ale rzetelnie wyjaśniały te wszystkie afery, które nie były wyjaśnione przez prokuraturę. Gdybyśmy mieli prokuraturę i instytucje w państwie, które faktycznie by mogły to wyjaśnić, to byśmy tych komisji śledczych po prostu nie robili. Ale one są potrzebne, dlatego że zobowiązaliśmy się, że te afery zostaną wyjaśnione. I chcę powiedzieć, że to nie koniec, bo przygotowujemy się również do komisji dotyczącej NCBR-u. Tej będzie słynna komisja oczywiście, bo tutaj członek rządu powiedział o tym, że w NCBR-ze jest zorganizowana grupa przestępcza. Mówię o ministrze Żalku, który w takiej wywiadzie, spowiedzi w jednej z telewizji mówił o tej zorganizowanej grupie przestępczej. Myśmy z posłem Szczerbą wstrzymali naszymi działaniami wypłatę prawie 300 milionów złotych do nieuczciwych firm, które chciały te pieniądze, można powiedzieć, wyłudzić z NCBR-u. No i rzecz kolejna, która wymaga wyjaśnienia, to jest cała pandemia. I tutaj nie tylko respiratory od handlarza bronią, czy maseczki i przyłbice od instruktora narciarstwa, ale również szpitale tymczasowe. W wielu przypadkach były składane przez nas doniesienia do prokuratury. W większości, albo w prawie każdym przypadku, były zamiatane pod dywan. I tu dochodzimy jakby do clou sprawy, dlatego że te ostatnie 8 lat to właśnie takie budowanie wymiaru sprawiedliwości według PiS, gdzie oni mieli się czuć bezkarni, gdzie żaden polityk PiS-u nie odpowiedział za żadną aferę, gdzie żaden polityk PiS-u nawet nie miał zarzutów przy okazji jakiejkolwiek afery wyprowadzania pieniędzy. Więc chcemy naprawdę tutaj to zobowiązanie w pełni wypełnić i z jednej strony będą komisje śledcze, z drugiej strony intuicja mi podpowiada jako członek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, że będą również wnioski o Trybunał Stanu dla konkretnych polityków i z trzeciej strony chcemy zbudować przyszłą tą niezależną prokuraturę, tak aby ludzie wiedzieli, że po prostu są organy w państwie, które będą, jeśli ktokolwiek złamie prawo, niezależnie od tego, jaką legitymację partyjną posiada, po prostu za to odpowie, a nie będzie po prostu liczył na bezkarność bądź ułaskawienie kolegi prezydenta, z czym mieliśmy do czynienia w tej mijającej już kadencji. Więc dużo pracy przed nami, ale znajdujemy też czas, co prawda w godzinach wieczornych, żeby przyjechać też między innymi do Opola. Cieszę się z tego zaproszenia, bo też chcemy podziękować tym wszystkim, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, którzy głosowali tutaj też na naszego kolegę Piotra Mielca, bo to słowo dziękuję też się należy i naprawdę wykorzystujemy każdy czas, chwilę,
na tą pracę nie tylko w Sejmie, ale również tutaj między innymi w Opolu, aby się spotkać, porozmawiać, posłuchać, co ludzie mają do powiedzenia, bo wydaje mi się, że słuchać musimy cały czas. Znaczy, partia, politycy, którzy nie słuchają ludzi, wcześniej czy później przegrywają, więc znajdujemy ten czas, żeby również spotkać się i porozmawiać. Więc przed nami ciekawy czas, a jeszcze tylko mogę powiedzieć odnośnie kopertowej. W przyszłym tygodniu zostanie wyłonione najprawdopodobniej prezydium tej komisji. Mamy nadzieję, że ta komisja zacznie działać jeszcze przed świętami. Oczywiście to jest plan pracy, to są odpowiednie dokumenty, o które komisja wystąpi do odpowiednich instytucji i do prokuratury. No ale też być może już się uda wyznaczyć pierwszych świadków, którzy mogli być przesłuchiwani w styczniu, no bo to musi być pewien czas powiadamiania i tak dalej. Więc no, nie chcemy czekać, te komisje mają być sprawne. My, spotykając się ze swoimi wyborcami w trakcie kampanii wyborczej, spotykając się z ludźmi teraz już po wyborach, czego ludzie tak naprawdę oczekują? To, o czym słyszymy, chcą rozliczenia tych wszystkich win, tych przestępstw, które się działy pod przykrywką prawa niejednokrotnie, a stali za tym przedstawiciele jednej partii. Jeżeli ludzie do nas przychodzą i mówią dzisiaj, co z tymi wizami, według szacunków minimum 220 tysięcy, 250 tysięcy wiz, jeżeli padają kwoty za jednorazową wizę, około 3000 dolarów, trochę więcej, jeżeli to wszystko przemnożymy, razy kurs dolara, wychodzą niesamowite kwoty, wręcz porażające, więc wszyscy zastanawiamy się, jak w państwie, które powinno być państwem prawa, państwem demokratycznym, mogły się dziać tak wielkie rzeczy, więc komisje są absolutnie niezbędne, żeby te sprawy zbadać i wszystkich polityków, którzy za tymi hańbiącymi sytuacjami stali, aby po prostu za nie odpowiedzieli. Tutaj przy okazji tej afery wizowej, szanowni państwo, tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, o łapówki, jak w każdej innej aferze, ale tutaj chodzi o bezpieczeństwo i o wiarygodność polską. Po prostu ta wiarygodność i wizerunek Polski został nadszarpnięty. No, Amerykanie nam zwracali uwagę, że przez Polskę przechodzi przerzut ludzi, że ktoś bierze pieniądze, ktoś bierze łapówki, a polski rząd nie reagował. A były dociskane kolejne wizy i były wysyłane listy, żeby kolejne osoby przepychać. Dodatkowo no, w ustawie covidowej ktoś wpadł na pomysł, żeby właśnie zmienić w taki sposób przyznawanie wiz, żeby to MSZ tu w Warszawie, a więc ci, którzy o tym decydowali, a nie w konsulacie, tam gdzie powinno się decydować o tym, czy kogoś wpuścić do Polski, czy też nie. Więc no, mamy do czynienia również z takim ewidentnym tutaj, z jednej strony no, faktycznie dużymi pieniędzmi i łapówkami, a z drugiej strony to bezpieczeństwo Polski jest bezcenne i utrata tej wiarygodności w oczach naszych koalicjantów w ramach Unii Europejskiej, no widać, że został nadszarpnięty, więc dużo pracy przed nami, naprawdę. Te komisje będą miały dużo pracy, ale powołujemy je po to, żeby żaden polityk więcej właśnie nie wpadał na pomysł, żeby zorganizować wybory przez pocztę, żeby wyrzucać pieniądze w błoto, żeby zamawiać maseczki u handlarza, czy tam respiratory u handlarza bronią i tak dalej, i tak dalej. Więc zero tolerancji dla złodziejstwa, oszustwa, dla łamania prawa, konstytucji, ustaw. I na takich podstawach można budować wtedy uczciwe państwo, bo gdybyśmy zaczęli budować uczciwe państwo bez rozliczenia, no to myślę, że Polacy by po prostu tego nie zrozumieli.